poprzednim odcinku. O, żeż ty! Jakie to było genialne! Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas i kontynuujemy Days Gone. Musicie mi wybaczyć, w poprzednim odcinku nie było naszego ulubionego trybu fotograficznego. Zapomniałem się trochę. Skończyliśmy w tym miejscu. Czyli ogarnąłem sobie bunkier. Nawet nie wiem, czy nie prześpię się. I zaczniemy sobie elegancko za dnia, jeżeli jest tutaj możliwość snu. Tu jest na kanapie, po męsku. Bo to, co chciałem wam powiedzieć, to to, że zauważyłem, że ja się lepiej czuję, jeżeli nagrywam, opowiadając wam o czymś, co ma nie do końca związek z grą. To jest jedna rzecz i mam nadzieję, że gdzieś fajnie sobie to odbieracie i dobrze mnie się słucha. A druga rzecz to to, że dzisiejszym tematem, jeszcze tak poza off-game'owym, ponieważ teraz będziemy jechać ogarniać tematy związane z główną fabułą, ponieważ wszystkie poboczne rzeczy będę chciał robić na streamie, który mam nadzieję, że ja za niedługo, jeszcze troszkę, będzie miał miejsce. Ja was o tym poinformuję na Instagramie, na Facebooku, we wszystkich możliwych socjalkach. Możliwe, że na TikToku też, ponieważ tam też się znajduję. I pozdrawiam siebie z przyszłości, który będzie z tego robił, kurwa, szoty, bo to powiedzmy, że no, robię szoty. I nawet robią zajebiste zasięgi, ale... o czym dzisiaj będę chciał gadać, to... Spider-Man. O, ironio. Ale już wam mówię dokładniej, o czym będę gadał. Będę mówił o tym, co miało miejsce 10 września. Mianowicie pojawiła się... Ponieważ ja nie mam konsoli, niestety. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni. Ale póki co odnośnie w poprzednim odcinku poruszyłem temat... Kurwa, niedźwiedź! Poruszyłem temat Spidermana... A może byśmy go upolowali, co? To jest zajebisty patent w sumie. O kurwa, czy ja mu dam radę z tym karabinkiem? Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Holy shit! No! Jaki twardy gnój! O Jezus, jeszcze kurwa wilki! Paduj! Dobra, najpierw wilk. Nie udało się! Kurwa, z czego są te zwierzęta? Ale mnie dojeżdżają! Ja jestem trupem. Dobra, spierdalamy stąd. Da radę? Podjeżdżaj! Zmarnowałem kupę... Dobra, może teraz jakoś amunicji. Dobra, zawrotka. Dobrze, gryź go po dupie! Jak widzicie, świetnie zacząłem odcinek, walcząc z niedźwiedziem, jeszcze chybiłem. A, jeszcze... O! Kurwa, jakie dżuki! 400 pedeków. Dobrze, słuchajcie, czy ja mogę go oskurować zajebiście. Dobrze, w poprzednim odcinku poruszyłem temat Spidermana i to chciałbym kontynuować. Świeże mięso. Pogadaliśmy sobie na temat premier w grudniu, które mają miejsce. Właściwie to pod koniec odcinka, więc zakładam, że nie każdy dotrwał. I między innymi jest tam No Way Home, czyli wkrada się temat multiversum do Spidermana. Ja jestem zakochany w animacji, którą zrobiło Sony bodajże, z tego co pamiętam. Nie dał sobie ręki uciąć, ale to było chyba Sony. I oni zrobili właśnie Spidermana Uniwersum. Dobra, to musi być tutaj. Lisa, już po ciebie. Zrobili go naprawdę musi gdzieś tutaj być. Kozacko. Zaczniemy sobie, widzę chyba, że od wypalaniu gniazd. Musi być gdzieś blisko. Ale to ja się zajmę tutaj państwem. Nad tym pochylić. To gniazdo... Dobrze, udało się. Trochę tu wyczyścimy temat. Mam nadzieję, że to jest dobry pomysł. I jestem ciekaw tego filmu, biorąc pod uwagę, że jest kilka fajnych premier w tym czasie. Nie ma mnie.
Nie ma mnie. Gdzie jesteś, dzieciaku? Tam jeszcze ktoś został. Dobrze, ale... A poza tym pojawił się trailer 10, czyli akurat w dniu, w którym to nagrywam, ponieważ robię sobie rzeczy troszkę do przodu. Dalej nie zrobiłem sobie kija, pamiętam, nie musicie mi o tym przypominać. Zamierzam to zrobić w tym momencie. Trailer, słuchajcie, do Spider-Mana 2 od Insomniac. I muszę wam powiedzieć, że jestem mega pozytywnie zaskoczony faktem, że pojawia się tam Venom. To jak mam dostać się do środka? Na przykład tak. Chciałem otworzyć maskę, żeby wgrzebać sobie trochę złomu, ale widzę, że ogarnąłem od razu wejście. No dobrze. Bo mega ciekawi mnie temat, jak zostanie to rozwiązane w grze, ponieważ w trailerze pojawia się dwóch Spider-Manów. Jestem ciekawy, jak to zostanie rozwiązane pod kątem gameplayowym, czy na przykład będziemy sobie grać dwoma Spider-Manami. Czy na przykład nie będzie sytuacji takiej, że będzie możliwość przejścia gry, jakby fabularnie będzie nam głównego bohatera zamieniało. Ale to są jakby tematy mocno poboczne. Ja się zajebiście jaram na Spider-Mana i to jest gra, dla której będę chciał kupić Spider-Mana XD konsolę. Gdzie to? Czemu to? Tutaj? Coś tu? A, tu jest jakiś liścik. To charakter pisma Lisy? Chcę... Ale zaraz do tego... A, to wszystko. Lisa przypomina mi młodszą siostrę Sary, tak, to już znamy. To brzmi jak coś, co mogłaby napisać. No okej, ale to w dalszym ciągu nic konkretnego. Motocykle odjeżdżają. Ja słyszę motocykle? Słyszę w chuj. To łatwa sprawa. Co? Nie. Coś się tam kręci. Dzikie zwierzęta na drodze. Aha. Jeszcze 2 lata temu byłaby kraksa. Coś tu się dzieje. Niespodziewajka. Dobra, ja stąd zmykam. Ale to było dobre. Dobrze, otworzymy sobie. Mam nadzieję, że nic mnie nie goni. Otworzymy sobie okno. Zerkniemy tu, co się dzieje ciekawego. Nic. Może pozbieramy trochę złomu. Tak więc, jaram się na tego Spider-Mana nowego. Nie wiem, czy nie skończy się tak, że ja go sobie po prostu obejrzę na YouTubie. Niestety, bo nie tylko tworzę rzeczy na YouTube, ale również oglądam rzeczy na YouTube. Jakich twórców oglądam, nie do końca będę się wam chciał chwalić. Ale hej. Temat został przeze mnie poruszony. Ktoś mi przewrócił motocykl. Gnoje. Gniazda do wypalania. Kurde, może bym... Może się najpierw uleczę. Dobrze, słuchajcie, nie ma co. 10 minut odcinka. Ciśniemy fabułę. Będziemy wypalać gniazda później. Jakby ja lubię jeździć na motocyklu. Wszelkiego rodzaju fast travele mogą mnie trochę mało interesować. Przydałoby się zatankować. 600 metrów. A jadę do obozu. Fair enough. Zatankujemy na miejscu. Tak więc... ciekawi mnie, jak to wszystko będzie rozwiązane. Zobaczymy. Ale tymczasem wróćmy do obozu. Tu ludzie oczywiście będą skakać, kurwa, na łeb, na szyję. Ja tu przejadę jakoś. Z drogi śledzie, Deacon jedzie. Palę laka normalnie po męsku. Muszę zatankować furę. Nie ma opcji. Znaczy furę. Cały czas jestem gdzieś z tyłu głowy. Myślę, że to samochód jednak. Maszynę! Bo jak mówił Deacon. Cześć Ricky, ty nic do mnie nie masz, ale ja tu czego do pana chcesz? Mechanika. Czego chcę? Kurwa, chcę zatankować. Zamknij mordę, mnie nie wpieniaj. No i przy okazji go naprawimy. Nieźle poobijany. Także, kurde, spoko jest to malowanie. Okej, okay, przejdźmy do fabularnego tematu. I zaraz sobie jeszcze dalej pogadamy. Poruszymy sobie temat Uncharted. A nie, przepraszam, jeszcze mam jeden temat. Hej, przyszedłem sprawdzić, jak się miewa nasz leń. Jak się czujesz, Buzman? Masz dość tego leżenia? Co? Buzer? Hej, nie możesz tu teraz dalej, być, weź, hej, a co daj się spokój, dzieje? Deacon. Co z nim? Potrzebuję odpoczynku. Nie pogrywaj ze mną, Adi. Pytałem wyraźnie, co z nim?
Niedobrze. Szlak zimny. Ale antybiotyki... To nie wystarczy. Nigdy nie wystarcza. Chwila, moment. Przecież mówiłaś, że jak... Mówiłam, że spróbuję. Zrozum, teraz można tylko czekać. Czekać. Dobra. Okej. Okay. Deacon. Nie, musi. Deacon, przestań, przestań! Czuję, że chcesz coś rozwalić, widzę to w twoich oczach, ale wiesz co? Idź i ulżyj sobie, tylko nie tutaj. Idź. Słuchaj, nic więcej nie możesz już zrobić. Proszę, idź do domu. Idź do domu, Deacon. Dick. O kurwa, słuchajcie, tutaj z buzerem nie jest najgorzej. Ja sobie, znaczy nie jest najlepiej. Przeżyje? Tak. Ja sobie zgooglowałem ten nóż Listona, słuchajcie, i powiem wam, co to jest dokładnie, o ile ktoś nie napisał w komentarzu wcześniej, ponieważ nagrywam 3 odcinki do przodu. To jest nóż amputacyjny, a typ tego noża to Liston. Jest to 290 mm długości ostrza. Przepraszam, całkowita to jest 290 mm, długość ostrza 16 centów. Brzmi nie najgorzej, co? To jest wysokiej jakości precyzyjny nóż chirurgiczny, wykonany z niemieckiej stali. Kochany, chcę ci coś pokazać. Wiadomo wszystko, nie? Nadstawiam tu karku, zaufaj. I wydaje mi się, że... Po prostu posłuchaj. Okej, okay. Wydaje mi się, że można było porządnie naostrzyć inny nóż. Opowiadał przeciwne historie. Mówił, że pracował na lotnisku. Skupmy się nad naszym najnowszym raperem, kolegą. Pewnej nocy spodziewali się lotu z Portland. Tylko że nigdy nie dotarł. To był transport dla Czerwonego Krzyża. Nie kupiłem amunicji. Czerwony Krzyż. Tak, już kumasz. Lekarstwa, jakieś pierdoły medyczne, cała ładownia tego. Może nawet te całe antychuj wie co. Antybiotyki. Tak. No właśnie. Antychuj wie co. Hej, szanuję. Może dobra? Pogadamy w środku. Antychuj wie co. To jest coś, czego nam trzeba. Potrzebujemy antychuj wieczego. Siedzi właśnie w wieży kontrolnej, kiedy samolot nagle znika z radaru. Puf! Przed chwilą był, a już go nie ma. Tak jakoś... tutaj. Na południe od góry Waszyngtona. Tak powiedział. Samolot był w jednym kawałku. Kontrolowany upadek czy coś. Gość musiał słuchać pilota, jak wykrwawiał się na ziemi ze złamaną miednicą. Jasne, czyli nie wysłałeś nikogo, żeby go znalazł. Nie. Czemu nie? Bo staruszek mi nie pozwala. Żelazny Mike? Czemu? A, no tak, wieczyści. Szybko się uczysz. Wszystko na zachód od żelaznej grani należy do Carlosa i jego łysej bandy miłośników świrosów. Więc jak pójdziesz i dasz się złapać, kieruj się na północ. Inaczej pakt Mike'a z wieczystymi się skończy. Nie no, łapię. Jasne, ale pozwól, że o coś zapytam. Po co mi o tym wszystkim mówisz? Jedną chwileczkę. Po pierwsze, nic ci nie powiedziałem. Zapamiętaj to. Po drugie, jesteś pieprzonym włóczęgą. A co ja mam zrobić? Ciągnąć się za tobą, jak twoja dupa, trzymać się z dala od kłopotów? Okej. Mam co robić, łapiesz? Łapię. Po prostu porządny z ciebie facet. Co nie, skizo? Próbuję tylko jakoś przeżyć. Jak my wszyscy tutaj. Hej. Robisz, co musisz. Koniec końców, tylko tyle mamy. Wiesz, co chcę powiedzieć? Tak, Skizo, wiem. Trzymaj radio pod ręką. Będziemy w kontakcie. Okej. Czyli nice. W dużym skrócie. Mamy poziom zaufania jakiś? Coś się tu podziało? Utrzymać buzera przy życiu. Wiem, czego nie zrobiłem, mianowicie... Nie kupiłem sobie amunicji. Czy mogę wyjebać przez okno? Aha, no nie, bo tu jest szyba. Okej. Okay. I got you. Jasne, Skizo. Zawsze można na ciebie liczyć. Słuchajcie. Zaraz wyjadę z obozu, to pewnie coś się zmieni. Oczywiście, że tak. Tak, zajmij się czymś, zrób coś ciekawego, to może się pozmienia świat dookoła ciebie. To, co chciałem wam powiedzieć, to akcja działająca jako moja druga seria, czyli...
Cześć, Blair. Słuchajcie, Czarnobylit. Nie ma tutaj szału, jeżeli o to chodzi. Kurwa, mniejsza celność, większe obrażenia. To by było strzelność, klasa średnia wojskowa, klasa siły specjalne. Dobra, wiecie co, ja chyba sobie zakupię tutaj magazynek 10 naboi, lepiej. Tak dla jasności. Większa penetracja, ja M14, brzmi dobrze. Okej. Okay. Odnośnie Czarnobylitu, bo do tego cały czas gdzieś tam zamierzam z wami porozmawiać. To że go napierdoli, drażni mnie. Kurwiasz mnie! Jeszcze chujowa pogoda, ale dobrze, no musimy się gdzieś tam wybrać. Możemy sobie w sumie zrobić jakieś nieduże coś. Tu jest obóz Copelanda i tu są rzeczy do zrobienia i tutaj też są rzeczy do zrobienia. Porozmawiaj z tak i porozmawiaj z Copelandem. Nie mam troszkę na to chęci, nie ukrywam, ale... Dobrze, pojadę sobie może tam ze dwa gniazda zrobić na tempie. To może nam się coś przy okazji odblokuje. To co chciałem wam powiedzieć na temat Czarnobylitu, to że jestem pozytywnie zaskoczony. Mimo iż seria z tej gry nie jest jakąś topową serią u mnie na kanale, to mam nadzieję, że to się niedługo zmieni, biorąc pod uwagę fakt, że tam się odpierdalają takie dziwne rzeczy. W sensie, jakby trochę bagatelizowałem przez najbliższe odcinki, które będziecie widzieć. Bagatelizowałem temat rozbudowy bazy i nazbierałem od zajebania wszystkich możliwych rzeczy. Jestem. Tak, Skizo. Jestem. Spoko, pamiętasz, o czym ostatnio rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy dwie minuty temu. Muszę ogarnąć ochronę na granicy z Żelaznym Stokiem, sprawdzić tamtejszych wieczystych, wierzę co chodzi, nie? Nie, Skizo, nie wiem. Może tak mi wyjaśnisz. Chciałbyś podrać. Pamiętaj, ja tu sporo ryzykuję i nie chcę tego żałować. No tak czy siak, niedługo znów się odezwę. A w międzyczasie pomóż ludziom w obozie. Dobra. Tym razem Żelazny nie popełnił błędu. Myślałem, że gdzieś tam mnie wywieje na jakąś poważną misję, że odezwie się i nagle zacznie gadać. Rozbudowa bazy w Czarnobylit jakby niesie za sobą wiele korzyści i ja dość mocno ją między odcinkami ogarnąłem. Kurwa, no 300 metrów od obozu, typie. Dobra, nie spinaj się. Po prostu próbuję pomóc twojemu ziomeczkowi. A ta sprawa, o której gadaliśmy, powiedzmy, że powinieneś już tam ruszać. A, tak. Masz na myśli granice z wieczystymi. Bardzo śmieszne, ale nie o to mi chodziło. Chciałem tylko powiedzieć, że gdybyś planował się przejechać, czy jak wy włóczęcy mówicie, uderzyć w trasę, to teraz jest odpowiedni moment. Kumasz? Ta, Skizo. Jak zawsze kumam. Bez odbioru. Dobrze, słuchajcie. Robimy tego questa, nie ma co. Uderzymy w trasę. Boże, ten Skizo to mnie tak niszczy. Ten gość jest taki niszczący. Mi mózg, że nie mam w ogóle... O, bielarze! Elo. Ale może w sumie, jakby tak, jak już tu jestem, to może chociaż jedno gniazdko tak skubnął. Co? Patrzcie, podjadę se elegancko tutaj. Blisko gniazda. Czuję smród. Wysiądę, tu się skitram. Widzę gniazdo, to od razu rzucił mołotowa i uciekł. Nie chce mi się do końca z nimi walczyć. W sumie. Kolejne gniazdo. Trzeba je spalić. Trzeba je spalić. No to jeb. Ale się kurwa wysypali. Dobrze. Dobra, elegancko. Tu jeszcze ktoś żyje. Ale wracając do Czarnobylitu, to fajne rzeczy można odblokować, mianowicie modyfikację broni palnej i to jest coś, na co jestem tak najarany. Już zdążyłem sobie powiedzmy gdzieś tam
gdzieś tam już ogarnąć parę modyfikacji poza odcinkami. Czuję smród. Muszę być już blisko. Kolega zwątpił, nie? Nie zwątpił. Kurwa, jaki on jest elastyczny typ. To muszę wam powiedzieć, że... Czas je spalić. Wiele razy jakby widziałem w różnych grach różne modyfikacje i to z Czernobylitu, te jakby... A... Co tu się kurwa... Mnie kiedyś gołąb przypierdolił w szybę, ale to jest trochę przegina, nie? Dobrze. Nieważne, nie ma tematu. Znikamy stąd, nie chcę tu być, to już za świrusy zjadają świrusy. Elegancko. Tu też jest... No dobra, no to wypalimy te gniazda, co mamy nie wypalić gniazd? Musi być gdzieś tutaj. Nie mam nafty. Gniazdo. Mało nafty. Musi gdzieś tu być. Zatankować przy okazji furkę, znaczy motocykl. Te modyfikacje, które mi najbardziej przychodzą do głowy, jak myślę o Czernobylicie, to są te z metra. Tak w dużym skrócie. Bo to chciałem wam powiedzieć. O ja pierdolę, zajebiście. I w najbliższym odcinku jeszcze chyba tego nie doświadczycie. Myślę, że już za niedługo. Już chyba tam za dwa odcinki coś takiego będzie miało. Elo. Będzie miało miejsce. O kurwa. Więc orzesz ty. Zaraz zobaczycie sobie na serii Czarnobyli, którą polecam śledzić, bo według mnie. Jebane gniazdo, musi być gdzieś blisko. Wydaje mi się, że to jest jednak. Nie najgorsza seria, co prawda ona się jakoś, powiedzmy, ciągnie tak... no, dość długo, dość tak średnio przyjemnie. Bo jednak nie za bardzo tam mam o czym rozmawiać z wami. To jednak... polecam obadać, bo gierka sama w sobie jest zajebista. Mimo, że ja jakoś nie prowadzę jej przekosmicznie, to jednak wydaje mi się, że jest kozak. Sama produkcja. Ona też jest trochę krótsza niż Days Gone, więc ja ją robię raz w tygodniu. Mam nadzieję, że gdzieś tam za bardzo się w ten sposób nie opierdzielam i skończę ją, kurwa, w tym roku czy coś, ale wiecie jak to jest. Tu jest jeszcze jedno gniazdo, nie mam czym go wysadzić. Spalmy je. Tu są rzeczy. Tu nie ma rzeczy, tu też nie ma rzeczy. Nie mam jak zrobić koktajli Mołotowa. To jest... tak mnie boli dupa. Z tego powodu. Złom? Nie, ja pierdzielę, nic tu nie ma. Dobra, słuchajcie, nie ma co. 300 metrów, spadamy, robimy questa ze Skizo. Nie ma co się zastanawiać. Pogadaliśmy sobie trochę o Czarnobylicie, pogadaliśmy sobie trochę o Spider-Manie. Mamy 25. minutę odcinka, jeszcze nie dojechałem na miejsce. Ale ten odcinek zrobimy ciut dłuższy. Wydaje mi się, że nie będzie tragedii. Mam nadzieję, że spoko wam się to ogląda, że dobrze się przy tym bawicie. Czy ja mogę sobie to zbadać? Kto by pomyślał? Widzisz coś tam, Deacon? A, czyli po prostu typowa znajdźka. Myślałem, że to mi odpali jakiegoś pedeka czy dwa. No ale cóż. Nie pykło. Teraz pewnie sekwencja skradankowa będzie mnie czekała. Ja się musiał dostać gdzieś za teren wieczystych, sprawdzić samolot z rzeczami. No, może być interesujące. Skizo, tu Sanjo, jestem na granicy. Widzisz tam gdzieś moich ludzi? Nie, Skizo, jest czysto. Słuchaj, ile mam jeszcze czasu? Czasu? Czasu na co? Wiem tylko tyle, że właśnie pocinam w karty z moimi chłopakami.
Może kilku z nich powinno właśnie pełnić wartę, ale przymykam na to oko. Jeśli mam zgadywać, będziemy tu grać całutką noc. W takim razie do rana. Zrozumiałem, bez odbioru. Okej, okay, czyli on nam ogarnął wolne okno. Dlatego nie ma tutaj nikogo i mogę spokojnie uderzyć w trasę. W ogóle Skizo kojarzy mi się z jakimś pseudo-raperzyną. Takim niespełnionym, wiecie... O ja pierdolę się, wpierdzieliłem. O kurwa, ale to było dojebane. Ej, bez kitu, za to się należy... Achievement, kurwa, przecież to... Jak widzieliście to? Przecież ja jestem mistrzem mordowania wieczystych. Buzer mógłby mi tą spaloną ręką piątkę przybijać, o tak o. Przecież to było tak dojebane, to jakiś typ w ogóle w hełmie. Nikt nie oddał ani jednego strzału. Ani jednego. Kurwa, mistrz strzelania. Bez jakiejkolwiek opcji, przecież to było legendarne, słuchajcie. Może nie skończymy tego zadania dzisiaj, teraz. Ale to, co się tu odjebało, jest bardziej niż legendarne. Musicie mi to przyznać, to było coś. Dobra, ten pan jest z tym. Oj, dobra, już nie pykło. Ale chyba nikt się nie skapnął. Chyba. Ale to, co się tutaj od Janie pawliło, to było bardziej niż zajebiste. Przecież... Ej, jestem sam pod wrażeniem. Ze sobą. Samemu sobie. Wiecie, o co mam na myśli. Ale to było zajebiaszcze. Kurwa, aż normalnie będę targał pod to kitę. Czajcie. O ja pierdolę, halo. Kurwańska, grubo. Może ja bym ich... Kurwa, nie mam karabinu. A z tym to będzie problem, żeby go trafić, bo jestem tu teraz na otwartym. Może zjadę gdzieś bliżej. Załatwimy ich. I słuchajcie, kończymy ten odcinek, bo tu się naprawdę dużo rzeczy może wydarzyć jeszcze. Ej, za dużo headshotów ostatnio rozdaję. O ty kurde mendo. Skubańcze! Nie mam nieograniczonej ilości bełtów, typie. Pierwszy. Dobrze, moi kochani. Widzimy się w następnym odcinku, pogadamy sobie trochę o Uncharted. I o grach na konsolę, której nie mam. Dzięki wielkie. Bez odbioru. Jak się czujesz, Buzman? Masz dość tego leżenia? Co? Buzer? Hej, nie możesz tu teraz być, Dickon. Weź, hej, a co się dzieje? Co z nim? Potrzebuję odpoczynku. Nie pogrywaj ze mną, Adi. Pytałem wyraźnie, co z nim? Niedobrze.